God's creation, you love me. Choć w ogóle pęku przyszedł na kawę, a jadę. Coś tu trzaskam od rana, nie? Dwa. Tak, da się to być młoda. Zaznaczam ten lokal jako młoda. Marku, możesz coś więcej powiedzieć? Do czego i pod jakim kątem szukasz dla siebie winylów? No, tak jak wszyscy wiedzą, na mojej szalonej telewizji szukam rzeczy, które są po prostu do samplowania, do wysamplowania. Więc wybieramy najtańszy jazzowy środ, jaki jest. I co? No i robimy później z tego jakieś szalone miksy, do tego, żebyście mogli usłyszeć to właśnie w tych filmikach. Jest tego tutaj od groma, także wybieraj, Marku, a ja za kamery pozdrawiam redaktor Pękalski. Check it out now. Miss World, the first female savior. Pierwsza damska. Miss World to była w 89 nasza Polka Aneta Kremnicka. Ladies and gentlemen, Miss Poland is Miss World 1989. Woo! Come on, come on. W ogóle to Mareczku, odwróć się i zobacz, jaki pięknie, jak pięknie oświetlony jest rynek. Wyspa zrozumienia. Wolność pojmujemy przez to, że naszą wolnością, możliwością jest przycupnięcia przy tym oto parku. A zrozumienie musimy mieć chyba dla tych tu wszystkich, którzy jeżdżą nam wokół i nam tutaj jeżdżą. O, i po prostu ładnie nam tutaj robią takie brum brum. Trururu i brum 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 brum. Boję się, że nie będzie mnie słychać i będziecie słyszeli tylko diesle i benzyniaki, no bo elektryków nie słychać. Więc no co, no. Bardzo ładny park swoją drogą, no co by tu coś... Kurwa, tylko ja bym taką budkę z lodami postawił. Jakieś takie barierki porobił, żeby chociaż deskolorkarze mogli z tego korzystać. Jakieś takie, o, żeby sobie mógł ślizgi porobić. Tutaj widzę tatarak, trawa jakaś taka... Ja bym tu bambus zasadził. Znaczy nie taki bambus, jak ostatnio się zasrało do wody w Katowicach, tylko taki azjatycki. No chciałem powiedzieć, że jest to świetne miejsce, do którego zapraszam wszystkich. Ale zapraszam Was o 12 w południe, kiedy jest tutaj dosyć hałaśliwie. Mam nadzieję, że te wszystkie jakby osłony tutaj na te ławeczki, które są stworzone, że one są stworzone po to, żeby właśnie ograniczać hałas. Nie wiem, czy akustyka jest dobra w tych miejscach, czy zła, ale mam nadzieję, że dobra i że można tutaj posiedzieć sobie z laptopem albo poczytać książkę. Chociaż może być to trudne, kiedy przejeżdża po prostu horda motocyklistów. Jest to główna arteria po prostu naszego miasta. Zmelanżować się nie zmelanżujesz, ponieważ jest wszędzie. Wszędzie są kamery, są one poukrywane. No i tak w sumie z drugiej strony, rozkminiając, jakby tak powiedzmy małżeństwo z młodym dzieckiem przychodzi sobie do naszego diesel parku i ten główniarz na przykład chce tak szybko sobie wybiegnę sobie na ulicę, i nagle jest, i nagle bum! Oj, oj, oj. Myślę, że te krzaki nie powstrzymają małego brzdąca, skoro takiego grubego chłopa jak ja nie powstrzymały. Więc musimy tutaj jakby dołożyć jakieś ogrodzenie, to od razu mówię, bo się może stać komuś krzywda. A przed nami jest budynek starej synagogi, który nie widać. Adrian, wskaż. Nie widać, jest za drzewami, jest to budynek archiwum. Wcześniej to była synagoga. I co, pewnie powstanie tutaj jakieś miejsce kultury związanego z... Nie! Właśnie dobrze, że nie powiedziałem, ale wiecie, jakie miejsce kultury tu powstanie. Yo! No, zobacz, jaki piękny plac. Ile miejsca? Dlaczego by tego nie udostępnić Kielczanom, żeby mogli parkować tutaj swoje samochody, na przykład idąc w miasto na wódkę? I w zasadzie to nie wiem, co dalej, bo jak ktoś się najebie, to nie wiem, czy może stąd wyjechać. W sumie, jak to, różnie to bywa. Ale z drugiej strony, po godzinie 16, jak już wszyscy z biur wyjdą, zostawić to otwarte, niech tu ludzie parkują. No i co, moi drodzy, robię szybko bit, tak żeby przerwać akcję z wczoraj z akcją dziś. Za chwilę wam pokażę, co mi wyszło, jak mi wyszło i jak tego dokonałem. Yo!
Płyty, które kupiłem rano z pękiem, są jeszcze jakby nieodsłuchane. Niezrobione, nie? Najbardziej mi się podoba płyta... pani... Teresy Tutinas. Pani Teresa Tutinas. Świetna artystka, naprawdę polecam. I polecam wam sprawdzić piosenkę Jak Cię Miły Zatrzymać, pani Teresy Tutinas. Yo. Koksu, gdzie się znajdujemy? A przyjechaliśmy do Piotrka, do Pakar. Do Pakar. Bo to masz czekać, Pakar i Pakar Tuning, nie? Pakar Autoservice i Pakar. Pakar Autoservice i Pakar Tuning, tak. Tu jest logo, które w zasadzie to nie ja projektowałem, nie? To też, czyli oba logo robiłem ja, tak. Czyli Koksu nawet nie wie, jakie logo projektował, ale wszystko jest okej. Okay. To na pewno jest do wymiany czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym. Czyli jak naciskasz na pedał hamulca, on powinien, to ciśnienie powinno mu się tam zwiększać na odczycie. On całkowicie stoi. Aha. Mam wrażenie, że problemów z hamulcem tu raczej nie masz podczas jazdy. Że on ci działa gładko, miękko i tak dalej. Więc po prostu jest sam czujnik w sobie uszkodzony. I to może ci się bardziej objawić w jakimś tam okresie zimowym, jak będzie ślisko. Że gdzieś ci ABS może nie łapać, albo łapać za bardzo, bo on w ogóle nie widzi, żebyś ty hamował. Idziemy zobaczyć, co tu Piotr ma za napoje różne, bo grubo będzie przyrządzał kociołek Panoramixa. O Koksu, no, na ciebie to po prostu litr octu. Ale od Borygo trzeba zacząć, bo to podstawa chyba. Tak. Znajdź Borygo, Mareczku. Z czego byś, od czego byś zaczął, powiedz. Różowe zmierzałbym z niebieskim, po czym po prostu dorzuciłbym trochę lodu i koktajla wiśniowego z Biedronki i myślę, że to by było najlepsze, co mogłoby się wydarzyć, nie? Słuchaj, ale znam taką, miałem takiego kolegę, to był mój kolega z internetu, no nie? Mhm. Miał ksywę Metrfil, i on był gdzieś ze Śląska i któregoś dnia wszedłem na Facebooka po powrocie z Anglii i okazało się, że ten chłop nie żyje, no nie? Mhm. I patrzę, on ma ustawiony związek z taką dziewczyną i napisałem do tej dziewczyny, co się stało, no nie? A on mówi, że ona mówi, że on wrócił z Woodstocku czy z czegoś takiego, akurat jakby aktualny temat, chociaż to było z 10 lat temu i nie wiem, i wdychali właśnie jakiś, nie wiem jak to się nazywa w języku tych ludzi, którzy to wdychają, ale barbiturany? Jakieś barbiturane, ale właśnie to jest związane z płynem do felki i z jakimiś takimi rzeczami. I że po tym przejazda przewrócił się na plecy i się swoimi żygami udusił, nie? I tak zmarł, nie? Najgorsza śmierć. W ogóle on był fanem w ogóle. Gorsza śmierć jest ponoć jak leżysz, walisz konia i nagle wybuchnie wulkan i zostaniesz z kujem w łapie jako rzeźba. No może tak być. Te dwa czujniczki na pewno, albo zobaczyć wiązki od nich, czy gdzieś nie są przerwane. Albo przewinika, albo chuj. Dokładnie, tak. No samochód już swoje lata ma, więc coś tam może się pojawić. Bo z tego co wiem, to ty tuningujesz też maszyny rolnicze. Jak się tuninguje maszyny rolnicze, weź mi powiedz. Zależy jako pytasz. Ale dobra, no to, ale czekaj, chcesz co? Że chcesz na przykład startować tym traktorkiem na przykład na jedną czwartą mili, jak to się nazywa? Takich hardkorowych jeszcze nie było. Nie było? Nie. Ale czyli co? Ale bizona na przykład podkręcić, żeby nie wiem. Nie, no bizon to już jest stara, wiesz, stary silnik, stare wszystko, ale no. No ale klasa, no klasa, no ja mówię bizon, wiesz, no, chodzi mi o maszynę taką, wiesz. Jak ma już sterownik silnika, no to możemy mu tam trochę mocy dłubnąć. Aha. 30 lat temu, kurde, przestali produkować w ogóle bizona i chyba wczoraj czy przedwczoraj był, proszę, jego rocznica. Tak? Tak. Jak ty jesteś ostatni bizon ponoć w kurde w Polsce, Marek. A ty jesteś pierwszy Buchaj Czarnowa. Chuja masz jak zwierz. Ty masz czapkę tirówkę, więc na tirówki mógłbyś tirem podjeżdżać. I plakiem bym się psikał. Żeby po pachą, tak, żeby było elegancko. Plakiem. Żeby ci się ręce nie pociły. Dokładnie tak. No dobra, czyli mamy to. Jesteśmy gdzie? Bilcza? Ściegiennego 28. Oczywiście. Ale powiem wam, że i tak, w środku jest utrzymany porządek, bo Marek dba o porządek. Tak, kurwa, zwłaszcza, że ostatnio kiepa wyrzucałem i mi się tylne siedzenie przepaliło. I kurwa, pod sufitka odpada, ale zrobię to wszystko, po kolei będę to robił wszystko, jak tylko będą pieniądze, a na razie jest bieda z nędzą, przez wieś pędzą, nie? Tak jest.